No panie pośle, słowo się rzekło, jak to się mówi, na przełomie roku faktycznie odszedł pan z Platformy Obywatelskiej, ale pozostał pan nadal w klubie Platformy Obywatelskiej. Tak, ja... Dzień dobry państwu. Ja odszedłem z partii, ale zostałem w klubie, a zostałem dlatego, że z tej partii, że ta partia desygnowała mnie do Urzędu Posła Rzeczpospolitej, więc myślę, że to tak powinno być, że skoro zostałem wybierany z Platformy, do końca powinienem być w tym klubie. No i nie oszukujmy się, tutaj było to podyktowane no, pewną taką sytuacją tutaj regionalną, grudziącką, stricte grudziącką, nie jakąś tam związaną bezpośrednio z tym klubem, prawdopodobnie w Sejmie, tylko na naszym tutaj rynku lokalnym. Z czego to wynikało? Może pan przypomni. Tak, ja nie potrafiłem się tutaj dogadać właśnie w Grudziądzu z Platformą Obywatelską. Zresztą, wie pan, ja miałem takie przekonanie, że skoro jestem posłem Rzeczpospolitej, to dobrze by było, gdybym ja wiedział, jakie Platforma ma przynajmniej tu w Grudziądzu zamiary. Byłem nawet swego czasu wiceprzewodniczącym powiatowego zarządu tej Platformy. Okazało się, że ten zarząd przez 4 lata nie zebrał się, przez 3 lata nie zebrał się ani raz. Więc skoro nie mogłem się dowiedzieć, co ta Platforma w Grudziądzu chce, w jaki sposób chce pracować, a z drugiej strony widziałem, że traci społeczne zaufanie, tak naprawdę pomyślałem sobie, że mój pobyt w tej organizacji jest niepotrzebny, bo ja tam niewiele w tej organizacji ani znaczę, ani zrobię. I postanowiłem z tej organizacji wystąpić. Inaczej ma się sprawa z pobytem moim w klubie, z tego względu, że ja tam nie mam żadnych kłopotów, prawda? Ja tam się z ludźmi dogaduję, potrafię z nimi współpracować, potrafię się z nimi integrować i wszystko to jest w jak najlepszym porządku. Więc nie zgadzając się z tym kierunkiem, który Platforma Grudziądzka sobie tutaj wybrała, postanowiłem z Platformy wystąpić i być posłem niezależnym. No tutaj trudno nie spytać właśnie o tą sytuację w klubie. Koledzy inni z Platformy Obywatelskiej nie próbowali pana namówić, żeby pan został, żeby w jakiś sposób tutaj, nie wiem, no są prawda, co prawda władze regionalne, ale nie, nikt się nie wtrącał w te państwa relacje tutaj na podwórku grudziąckim? Nie. To znaczy, to tak było, że wtedy, kiedy nawet ogłosiłem już, że wyszedłem z tej Platformy, nikt nawet mnie nie zapytał dlaczego. No bo tutaj w sumie ten jeden włos, to trudno było powiedzieć, w jaki sposób pan się zachowa i jakie są pana dokładnie intencje. Bo to różne spekulacje, na przykład Polsat podawał swojego czasu, że wyszedł pan z Platformy i ona nie ma większości w Sejmie. Nie, Platforma ma dzisiaj większość w Sejmie i pewnie dlatego nie, no i pewnie dlatego się zbytnio nie martwi, wie pan, ale... To tak jest, bo... Ale w momencie, kiedy pan wychodził, to nie. Dopiero później kilku posłów doszło do PSL-u. Tak, należy też wspomnieć, że wtedy, kiedy ja w ogóle zgłosiłem swój akces do bycia posłem, nie byłem członkiem partii, prawda? Zostałem członkiem partii wtedy, kiedy już zostałem posłem, wybrany posłem, więc myślę, że wróciłem do tego, co się zdarzyło przed wyborami, ale jeszcze tej szóstej kadencji. W klubie to tak jest, że jedni koledzy czy koleżanki i koledzy gdzieś tam klepią mnie po plecach, gratulują odwagi, a drudzy sobie myślą, po co ci to? No po co ci to? Masz już jakiś swój wiek i tak naprawdę czy będziesz, powiem tak kolokwialnie, rzucał się czy w jedną, czy w drugą stronę, to i tak niewiele zmienisz. Ale najważniejsze jest to też, żeby wykonując jakąś pracę, czy powierzając się jakiemuś zajęciu, być przekonanym, że robisz to zgodnie ze swoimi zasadami, robisz to zgodnie z tym, czego oczekują od ciebie ludzie. I ja myślę, że w tym swoim posłowaniu, czy w tym moim posłowaniu, tak właśnie starałem się postępować. Nie reprezentować bardziej interesu partii, tylko ten właśnie interes społeczny, co myślę udowodniłem chociażby przez WZU, czy w momencie, kiedy były sprzedawani ludzie razem z mieszkaniami, czy w wielu sytuacjach, czy wtedy, kiedy na przykład Urząd Pracy potrzebował dużo pieniędzy, czy wtedy, kiedy prezydent chciał budować trasę średnicową. Myślę, że to są te momenty, w których udowodniłem, że potrafiłem się wznieść ponad ten poziom partyjny, a reprezentować nasze tu społeczeństwo lokalne grudziąckie.
tutaj na lokalnym podwórku. Do jakiego elektoratu będzie pan, powiedzmy, przemawiał? Do jakiego elektoratu będzie chciał się pan odnieść ze swoimi propozycjami? Bo te grupy niezadowolone, takie też mieszkańcy, też inne partie walczą o te osoby, nie okrzykujmy się. Więc zapewne będzie chciał pan się odnieść do obecnych osób, które kiedyś głosowały na prezydenta Roberta Malinowskiego. Ja jestem człowiekiem, który odniesie się do Grudziądzan. Z tego względu, że to oni tu w tym względzie są najważniejsi. I obojętnie, czy będę odnosił się do strony lewicowej, czy do nauczycieli, czy do tych właśnie pracujących w UZU, czy tych pokrzywdzonych tam razem z mieszkaniami, to są Grudziądzanie. I oni muszą oddzielić ziarno od plew. Oni muszą. To przyjdzie taki czas, że to oni zdecydują, kogo będą chcieli za prezydenta tego miasta. Czy to ma być prezydent urzędujący w tej chwili, czy to ma być prezydent inny, bo będą chcieli jakby nowego powiewu, czy nowej sytuacji, w którym miasto będzie stawiane. A miasto takich sytuacji potrzebuje, chociażby ze strefą ekonomiczną, którą przez 6 lat nikt jakby... Ja nie wiem, ja nawet nie słyszałem o tym, żeby ktoś zabiegał, żeby ta strefa była w jakiś sposób tam zasiedlona, żeby do tej strefy spływali inwestorzy, którzy tak naprawdę podnieśliby budżet miasta. Bo trzeba mieć na uwadze, że za chwilę skończą się wielkie budowy w Grudziądzu i budżet miasta nie będzie 500 milionów, a będzie o wiele niższy, prawda? Bo co najgorsze w mieście, to jest to, że miasto dzisiaj nie generuje budżetu, prawda? Miasto ma dzisiaj duży budżet, bo wypchany jest dużymi inwestycjami. Ale wtedy, kiedy te inwestycje zostaną, a nie ma jakby widoków na następne wielkie inwestycje, więc ten budżet będzie o wiele mniejszy i sytuacja w mieście będzie o wiele trudniejsza. My dobrze wiemy, w tym roku były wzięte 2 kredyty na bieżącą działalność urzędu, więc wiemy, że w tym urzędzie zaczyna brakować pieniędzy, że ten budżet... Były takie kredyty na bieżącą działalność urzędu? Takie 2 kredyty w tym roku były wzięte na bieżącą działalność. Bo ja kilka miesięcy temu pamiętam skarbnik na posiedzeniu Rady Miejskiej na jedno z pytań jednego z samorządowców właśnie mówił, że to nie jest na bieżącą działalność. Oczywiście to było kilka miesięcy temu, z tego co pamiętam. No wie pan, ja czytam to, co do mnie przychodzi. Skoro przychodzi do mnie porządek sesji Rady Miasta i tam jest zapisane, że będzie brany kredyt na bieżącą działalność urzędu, no to ja to tak odbieram. Więc skoro pan skarbnik mówił inaczej, to ja jakby do tego nie odnoszę. Ja mówię to, co ja przeczytałem, kiedy czytałem porządek obrad sesji Rady Miasta. I skoro to w porządku było ujęte, to ja to też przekazuję, bo nie chciałbym, żeby tego przekłamywać. Więc skoro takie kredyty, a chcę powiedzieć, że to nie są kredyty tanie, bo to są kredyty komercyjne. Więc z jednej strony pokazujemy, że mamy najtańszy urząd w Polsce, a z drugiej strony pokazujemy, że mimo, że on jest najtańszy, to i tak nam na niego brakuje i musimy brać kredyty, żeby ten urząd w jakiś sposób mógł działać i dalej funkcjonować, prawda? Niebezpieczna sytuacja jest bardzo z tego względu, że 53% pokazujemy w budżecie 53% zadłużenia miasta. To jest bardzo duże zadłużenie, ale nie mówimy, ile mamy wziętego kredytu przez Grudziądzką Spółkę Medyczną, prawda? A tam są potężne pieniądze. To nie jest tak, że najgorsze jest też to, że nigdzie nie możemy się doczytać, a nikt nam nie chce też powiedzieć, ile tych kredytów przez tą spółkę jest wzięto, więc tak naprawdę to jest jedna wielka niewiadoma. No ostatnio na sesji Rady Miejskiej już nawet radni z koalicji wspomnieli, chyba niechcący, że może dojść do przejęcia, czyli to, co kiedyś do tej pory opozycja mówiła. Natomiast chciałbym się jeszcze spytać o jedną rzecz, bo to na pewno bardzo wiele osób ciekawi. Czy jeżeli będzie pan startował w wyborach, no wydaje się, że to jeszcze czas, ale nie do końca, bo to wybory już do Europarlamentu widać dosyć silne przepychanki już, mimo że jeszcze 5 miesięcy. I teraz pytanie, czy to będzie jakiś komitet tylko odnośnie startu na prezydenta, czy to będą osoby również do samorządu, do rady? Nie. To będzie dzisiaj jeszcze trudno nam powiedzieć, czy to będzie jeden komitet, czy będziemy współpracowali. Zależy pewnie od inicjatywy. Zależy od inicjatywy, ale chcielibyśmy jak najszerszy krąg ludzi do tego włączyć. Dobrze by było, gdybyśmy do tego komitetu włączyli ludzi z lewej i z prawej strony, żeby to naprawdę była jakaś taka reprezentacja Grudziądza, która nie tylko by była stricte partyjna, ale która byłaby także z tych niezadowolonych, z tych, którzy dzisiaj nie są w żadnej partii, z tych właśnie Grudziądzan, którzy
którzy chcieliby w tym mieście coś zmienić, ale też chcieliby powrócić do tego, żeby władza grudziądzka, czy ci, którzy w Grudziądzu dzisiaj rządzą, zaczęli z nimi z powrotem rozmawiać. Niech pan zobaczy, skończyły się spotkania prezydenckie, skończyły się jakieś kontakty stricte osobowe. Do mnie do biura przychodzi wielu ludzi, którzy mówią, panie, pan jest posłem Platformy Obywatelskiej, to niech pan zadzwoni do prezydenta, żeby mnie przyjął. No ja, ale po co tam dzwonić do prezydenta, skoro trzeba tam czekać miesiąc, żeby się zapisać, żeby jeszcze trzeba się wyspowiadać najpierw komuś tam, z jaką sprawą ja przychodzę, no to wie pan, to ludzie zaczynają tutaj przychodzić i się niepokoić. Ja też właśnie jestem z tego tytułu bardzo niespokojny, że... To znaczy pan też musiał czekać długi czas, żeby się spotkać? Nie, ja nie czekam, wie pan, bo ja już od dawna przestałem chodzić i ja już dobrze wiem, że nawet wtedy, kiedy chodziłem, to i tak nie podejmowaliśmy tam żadnych decyzji, o których zresztą nasze kierunki myślenia są zupełnie inne. Pan prezydent myśli, że w związku z tym, że buduje wielkie inwestycje, to nie musi nikogo pytać i z nikim rozmawiać o tym, co się dzieje i co się robi. A dla mnie ważne jest to społeczne jakieś spojrzenie takie na miasto, na Grudziądz, na to, co się dzieje, na te puste sklepy w tej chwili. Ja jakby tym żyję i myślę, że to też jest bardzo ważne. Jeżeli nie będziemy potrafili połączyć tych dwóch spraw, to nigdy Grudziądzanie nie będą zadowoleni z tego, co się w mieście dzieje. Jakiś czas temu rozmawialiśmy i mówił pan, że jest pan w tej partii takiej, no w sumie częściowo prawicowej, ale serce bije pana z lewej strony. I tu pytanie nasuwające się odnośnie niedawnych spotkań z posłem, europosłem Zemkę. Czy jakieś rozmowy między wami trwają? Czy to jakoś poparcia pan szuka? Czy ewentualnie pana zaproszono jako gościa na takie spotkanie? Tak, mnie tam zaproszono jako gościa, ale z drugiej strony to jest tak, że no przecież skoro zgłosiłem swój akces do fotela prezydenta miasta, no to muszę prowadzić jakieś rozmowy i być w różnych środowiskach, żeby ten komitet, który chcę stworzyć, był jak najszerszy. I on się właśnie tak rysuje. Moje serce faktycznie jest z lewej strony, wie pan, bo jak się patrzy, że w Grudziądzu jest dzisiaj 20-kilka% bezrobocia, no to trudno, żeby ono było z prawej, bo ci ludzie są bez pieniędzy. Nikt nie patrzy i nie myśli, nawet nie bada struktury chyba tego bezrobocia, bo ja muszę panu powiedzieć, że w Grudziądzu jest około 7 tysięcy ludzi bezrobotnych, a z tego 4 tysiące to są kobiety, prawda? Dla tych kobiet nie ma tak naprawdę żadnej alternatywy. My mówimy, że są bezrobotni, ale czy ktoś tymi bezrobotnymi na tyle zarządza, żebyśmy wiedzieli, jakie miejsca pracy im stworzyć, żebyśmy wiedzieli, co z tymi ludźmi zrobić? No, nic się w tym względzie nie dzieje. To jest następny jakiś taki, poza tym te... A to bezrobocie wśród młodych, no bo tutaj, nie oszukujmy się, z mojej wiele osób mówi, że już znajomych im brakuje ze swojego rocznika, bo powyjeżdżali. No tak, ale jaką mają perspektywę? Jak my wypuszczamy, brakuje nam kilkaset tam tysięcy złotych na to, żeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika tutaj został, prawda? Przed chwilą na moje biurko dotarło takie pismo, że liceum, które jest przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, to najlepsze liceum w Polsce. Dlaczego nie współpracować z najlepszymi? Dlaczego ich wypuszczać? Ja dziś już jestem po rozmowach i wszyscy tutaj w województwie są ludzie, którzy się bardzo cieszą, bo oni tą szkołę, która od nas odchodzi, bardzo chętnie będą widzieli u siebie. Już dzisiaj zabiegają o to, żeby tą szkołę przenieść, nie zlikwidować, tylko po prostu przenieść w inne miejsce. No, takich sytuacji nie możemy tracić, bo co my chcemy młodym ludziom zaoferować? Jak oni nie mają pracy, nie mają gdzie się uczyć, przepraszam, może uczyć gdzie się mają, ale uczelnie, które są tutaj te wyższe, no poziomem od uniwersytetu na pewno odbiegają. A ludzie chcieli, czy młodzi ludzie mają dzisiaj naprawdę wysokie ambicje. To nie jest tak, że jak mnie młodego tam gdzieś wysłano do pracy,
pracy i ja tam pracowałem, dopiero później zacząłem myśleć, czy tą pracę zmieniać, czy jak długo w niej pracować. Ludzie młodzi, dzisiaj się mówi, że w jednej pracy pracować, to tak naprawdę człowiek jest bez ambicji, bez jakiejś takiej przedsiębiorczości, prawda? Dzisiaj trzeba szukać, zmieniać, chodzić. Jeżeli nie zmienić 4-5 prac, to tak naprawdę nie znajdziesz tej, w której chciałbyś pracować. Chociaż z drugiej strony to, co mówię w sytuacji tutaj grudziąckiej, brzmi tak trochę kuriozalnie, bo tutaj... Fantastycznie wręcz. No, bo tutaj w ogóle znaleźć pracę to jest naprawdę problem, nie? Ale były jakieś rozmowy z tym SLD prowadzone? Czy państwo jakoś... Nie mówię tu o jakimś... Nie mówię tutaj o jakichś konkretnych decyzjach, tylko czy na przykład zaproszono pana na rozmowę, że może SLD zrezygnuje z kandydata w Grudziądzu, a poprze pana? Ale tak to właśnie ma być. Te rozmowy trwają już od dawna. Tak właśnie to ma być. SLD nie będzie wystawiało swojego kandydata na prezydenta miasta, z tego co wiem, a ja zabiegam o to, żeby poparło właśnie moją osobę. No przecież to jest szeroki front tutaj w Grudziądzu. Gdybym tego nie wykorzystał, to tak naprawdę już Grudziądzanie mogliby mnie skreślić i powiedzieć, no chłopie, jak ty nie bierzesz takich ludzi tutaj do swojego komitetu, takiego szerokiego frontu, no to jak ty chcesz to wygrać, te wybory? No, tak to jest, że trzeba szukać z każdej strony i nawet te najmniejsze. I wiemy, rozmawiamy nawet tutaj i z panem Kaliszem, i z różnymi, z Polską Partią Pracy, z emerytami, rencistami, z... No jest wiele tutaj u nas na podwórku takich organizacji, które nie wystawią. Dokładnie, które nie będą wystawiały swoich kandydatów, zapraszamy ich do komitetu wyborczego, a z drugiej strony chcemy, żeby ten komitet był jak najszerszy. Sytuacja tutaj, że tak powiem, wydawało się jeszcze swojego czasu, że to będzie walka między jakimś kandydatem Ruchu dla Grudziądza, PiS, a ewentualnie Robertem Malinowskim, ale kto wie, czy największym starciem tego sezonu nie będzie tutaj pan i były prezydent. No, bo to może mocno iskrzyć, no, nazwijmy to po prostu po imieniu. Ja bym chciał, żeby to może tak aż nie iskrzyło. No, musimy merytorycznie. Dokładnie, że ja bym chciał, żebyśmy tu się nie obrzucali jakimiś inwektywami, bo tak naprawdę to będzie świadczyło tylko o nas. Jeżeli będziemy sami siebie gdzieś w jakiś sposób tam destrukcyjnie niszczyli, ale... Kampania ma jakieś tam swoje brudne zasady. Jestem przekonany, że gdzieś one tam, czy prędzej, czy później, zostaną wyciągnięte. No niech pan zobaczy. Taka sytuacja. Kandyduję jako człowiek z Grudziądza do Europarlamentu, a prezydent tego miasta działa przeciwko mnie. No to jestem w tej samej partii, wie pan. No to... Coś tutaj jest postawione na głowie, prawda? Coś tutaj tak... Ja nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, jak to jest i dlaczego to tak jest, wie pan. Działam jako poseł Grudziądza, pomogłem prezydentowi, powtórzę jeszcze raz, przy trasie średnicowej, pomogłem mu z urzędem pracy, kiedy miał wielkie kłopoty, a on mi wystawia kontrkandydata, który ma mnie w tych wyborach odhaczyć. I kogo? No posła Szymańskiego, no to on mnie miał z listy odhaczyć, on miał wygrać te wybory, tak to wygląda, wie pan, więc... Znaczy, Robert Malinowski to tłumaczył, prezydent Robert Malinowski tłumaczył, że pan sobie da radę, jako tutaj utwierdzony parlamentarzysta, no i w sumie, nie oszukujmy się, udało się panu to bez kredensu tu wygrać i to nawet sporo z wyżej stojącymi. Pan zobaczy, jaka głupota, no poróżniliśmy się już teraz zupełnie, wie pan, no przecież to nie jest tak tłumaczenie, że ja sobie... A może taktycznie to było dobry ruch, bo jednak jest dwóch posłów z Grudziądza, chociaż przewidzieć trudno to było. No i pożytek z tego taki, że jeden stanął po stronie WZU, a drugi stanął po stronie partii, prawda, ten rozdźwięk i jakoś to nie idzie tak w parze, więc dobrze będzie, jak ja się z tego wycofam, stawiam swoją kandydaturę do fotela prezydenta miasta i zobaczymy, co z tego dalej będzie. Grudziądzanie o tym zadecydują. Do tej pory mi ufali, mam nadzieję, że będą ufać dalej. I tu już ostatnie pytanie, bo widziałem, znaczy nie widziałem, ale generalnie wiadomo, że tu były poseł Platformy, były radny Platformy Obywatelskiej Stanisław Szyszka, jest również tutaj, jakby to powiedzieć, w pana kręgu, popiera pana oficjalnie. Jakieś inne osoby jeszcze takie ze znanych tutaj kręgów władzy, które ewentualnie
chcą się do pana przyłączyć? Dzisiaj za wcześnie o tym mówić, naprawdę za wcześnie. Ja myślę, że te wybory, które w Grudziądzu, samorządowe, które w Grudziądzu naprawdę wzbudzają wielkie... Znaczy, no, nie trudno przytoczyć tutaj jednego przykładu, no bo w poprzednich wyborach samorządowych jedynym radnym, który pana poparł, tak oficjalnie w gremium publicznym na konferencji prasowej, no to był jednak tutaj radny Czepek. Tak, tak. Pan radny Czepek wtedy poparł mnie. Muszę powiedzieć, że z jednej strony byłem zaskoczony, a z drugiej strony byłem nobilitowany, ale ja rozmawiałem wiele razy z panem radnym Czepkiem. On chciał zostać w klubie rady i ja go też zbytnio aż tam nie namawiałem, bo każdy musi... No mówisz, że już długo z panem nie rozmawiam. Jak go spotkałem. No tak, no długośmy z sobą nie rozmawiali, ale to nie znaczy, że z sobą nie rozmawiamy, czy gdzieś się tam ze sobą droczymy. Nie, to tak nie jest, wie pan. No trzeba uszanować. Ludzie mają swoją jakąś drogę w polityce. Każdy ją w jakiś sposób wybiera. Pan radny Czepek na pewno tak samo czuje się chce być lojalny wobec pana prezydenta z tego względu, że szedł z jego komitetu do wyborów. Pewnie nie znalazł aż takich powodów, które ja znalazłem do tego, żeby z tej platformy wystąpić. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy pan Czepek jest członkiem Platformy Obywatelskiej, ale... Podobno został ostatnio jakieś stanowisko w strukturach, wybrano go do... Dokładnie nie wiem do gdzie i jak, ale gdzieś coś tam. To znaczy, że jest członkiem Platformy i skoro czuje, skoro chce być i uważa, że w ten sposób będzie działał lepiej i to jest jego polityczna droga, no to trudno, żebym ja mu tą drogę przekreślał, bo to jest człowiek młody, potrafi stawiać sobie cele, do tych celów dążyć, ja sobie go bardzo wysoko cenię i myślę, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w polityce, to jest przyszłość naszego miasta i tak ja to uważam. Ale to też nie jest tak, że ja gdzieś tutaj chodzę i ciągnę tych radnych, tu wystąpcie, stańcie po mojej stronie. Nie. To tak, bardziej do mieszkańców pan się odwołuje. Bardziej odwołuję się do mieszkańców, bo muszę powiedzieć, że taki dowcip chodzi po Grudziądzu, że radni Platformy jeszcze nie doszli na sesję, a już trzymają rękę w górze. Także wie pan, ja wolałbym ludzi nawet takich, z którymi trudniej się pracuje, ale którzy mają trochę więcej takiego swojego zdania, potrafią to zdanie artykułować, nawet postawić się w niektórych momentach, kiedy to jest potrzebne, bo na to Grudziądzanie liczą. To nie jest tak, że Grudziądzanie chcą mieć partyjną radę i jak nie pasuje to Platformie. Mnie zawsze denerwuje taka sytuacja, że Polska ma być albo pisowska, albo platformiana, albo SLD, a Polska to są Grudziądzanie, to są Bydgoszczanie, to są Torunianie, to są ludzie, którzy o partiach nawet nie chcą słyszeć, bo w tych partiach nie najlepiej się dzieje. Ja nie mówię tylko o Platformie, we wszystkich partiach jest taka sama gonitwa, gdzieś tam jeden drugiego ciągle gdzieś tam próbuje wyeliminować, podrobić, w jakiś sposób tam zdyskredytować. Ale Grudziądzanie na to nie liczą. Wielu Grudziądzan tak naprawdę chciałoby nie znać nawet tych władz miasta, ale wiedzieć, że w tym mieście dzieje się dobrze i wtedy będą chodzili, wtedy będą głosowali. No bo słuchajcie, no skoro w prawie 100-tysięcznym, dzisiaj już chyba 94 tam z kawałeczkiem, mieście idzie 40% ludzi do wyborów, to nie jest dobrze. No to znaczy, że kontakt między władzami, a tymi partiami, a władzami nie jest najlepszy, skoro nie potrafimy tych ludzi do tych wyborów zachęcić, skoro nie potrafimy im powiedzieć, słuchajcie, ja dzisiaj tu stawiam swoją kandydaturę, wcale nie wiem, czy będziecie na mnie głosowali, ale idźcie do tych wyborów, przeczytajcie te ulotki, zobaczcie, co ci kandydaci mają wam do zaoferowania i naprawdę wybierzcie. I wtedy będziemy mieli jakby świadomość taką, że wybraliśmy kogoś, kto jest naszym reprezentantem. A dzisiaj, jak w 100-tysięcznym mieście prezydent 15 tysiącami głosów zostaje wybrany, no to ta cała reszta, a jeszcze wtedy, kiedy mu nie idzie, to ta cała reszta mówi, to nie jest mój prezydent, to nie jest moja władza, to nie jest... No tak, ale jeżeli poszłoby na przykład w Grudziądzu 40-50 tysięcy ludzi do wyborów, to już jest zupełnie inna sprawa, prawda? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.